Dzień dobry, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pan Wojciech Zubowski. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Wrócił Pan dzisiaj z Torunia, tak? No, zgadza się. Jak się Panu jechało? Nieźle. A pytam mnie o komfort taki, czy zmęczony, czy niezmęczony, czy przez ten czas, jak Pan przemierza tą trasę, to widać zmiany? No chciałbym, żeby byłoby ich widać więcej. No mogę powiedzieć, że przejeżdżałem w okolicy Inowrocławia, gdzie pan prezydent Komorowski otwierał jej budowę. Tam nic nie było widać, żeby coś się działo. Tak nawiązuje troszeczkę do tego, bo niedawno pani premier Ewa Kopacz otworzyła nieczynny jeszcze gazoport. No, skojarzenia są jednoznaczne. No ale jednak lepiej czy nie lepiej? Oprócz tego Inowrocławia, bo mi się zdarzyło jechać w tym roku do Torunia i mam swoje odczucia. Pani redaktor, na pewno jest lepiej. Pytanie tylko, czy jest także dobrze, jak mogłoby być? No i właśnie to jest taka odpowiedź, która prowokuje mnie od razu do tego, żeby zapytać, czy Państwo jesteście w stanie przeciwnikom politycznym w jakimkolwiek aspekcie przyznać jakąkolwiek zasługę? Pani redaktor, wydaje mi się, że tak, że są takie tematy, gdzie możemy rozmawiać wspólnie. Proszę zwrócić uwagę na to, że media, często relacjonując pracę Sejmu, relacjonując pracę komisji sejmowych, zwracają tylko na te uwagę fragmenty, gdzie dochodzi do jakiejś wymiany zdań, gdzie te stanowiska są odmienne. Ale pamiętajmy, że przecież są też ustawy, które były przez Prawo i Sprawiedliwość popierane, a były to ustawy rządowe, więc no nie jest tak, że opozycja z automatu neguje wszystkie działania koalicji rządzącej. My staramy się podchodzić do tego zdroworozsądkowo. No to ja mówię, sprawdzam. No to co pan, za co by pan pochwalił Platformę? No, chociażby, co mogę powiedzieć, że to jest pół na pół. No niedawno relacjonowana przeze mnie zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jak najbardziej pożądane kierunki zmian, jak najbardziej potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że jest minusem, to problem tylko taki, że zostały to zmiany, które pojawiły się no, kilka miesięcy przed wyborami. Tymczasem problem, który tam mieliśmy rozwiązać dotyczący ewidencji przedsiębiorców, to jest problem, który był od roku 2012. Był znany wcześniej. Dobrze, że to jest zmieniane. Szkoda tylko, że dopiero teraz. Tak jak zanim włączyliśmy kamery, powiedziałam, że pan jest w takiej bardzo dobrej sytuacji, bo Państwo jako Prawo i Sprawiedliwość jesteście z narodem w okresie narzeczeństwa, bo małżeństwo zaczyna się wtedy, kiedy się zaczyna rządzić, tak? Więc teraz w zasadzie mówimy o obietnicach. Ale zanim o tych obietnicach Państwa, to takie bardzo poważne pytanie. Mam wrażenie takie, że politycy sądzą, że obietnice przedwyborcze to i tak wszyscy wiedzą, że one są na wyrost. Zaufanie wyborców zawodzone przez kolejne ekipy rzeczywiście może skutkować takimi opiniami, ale mam wrażenie, że tym razem przy tych wyborach sytuacja jest niezwykle poważna, bo mam takie może subiektywne odczucie, że nadzieje związane z ewentualną zmianą władzy są bardzo duże, że Państwa obietnice brane są wyjątkowo poważnie. I czy Państwo sobie zdajecie sprawę z faktu, że te zawiedzione, ewentualnie zawiedzione obietnice będą miały no, pewnie skutki gorsze niż do tej pory zawodzone? Pani redaktor, zdajemy sobie sprawę z tego, bo są olbrzymie nadzieje, są oczekiwania. Jeżeli wygramy te wybory, a wszystko na to wskazuje, to będzie też olbrzymi kredyt zaufania, który będziemy musieli wyborcom spłacić i będziemy pracować tak, by z tych obietnic, które składamy, się wywiązać. Ja przypomnę tylko, że to pierwszą podstawową dla naszego regionu najważniejszą jest to dotycząca likwidacji podatku miedziowego, o czym zresztą mówiliśmy już od dawna, bo to nie jest temat sprzed miesiąca czy sprzed dwóch, bo od 2012 roku. Jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności, ale jednocześnie chcemy wziąć tę odpowiedzialność na swoje barki. No mówi Pan o podatku miedziowym, mogłoby to świadczyć o zmianie polityki Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do miedziowej spółki, bo wiem, jak dobrze pamiętam, a dobrze akurat pamiętam, bo to sprawdziłam,
to w czasach, kiedy rządy sprawowało Prawo i Sprawiedliwość, wyprowadzono 100% dywidendy z KGHM-u, traktując to przedsiębiorstwo, tak jak i obecnie rządząca ekipa, jako taką dojną krowę, mówiąc może niezbyt ładnie. I powiedzmy jeszcze, że ten podatek, ta dywidenda była ściągnięta w sytuacji, kiedy o kryzysie nie było ani słychu, ani widu i była pełna prosperity. Pani redaktor, tylko mówimy o jednorazowym przypadku, to jest pierwsza sprawa. A druga, pamiętajmy, że czym innym jest pobór dywidendy, a czym innym nałożenie podatku, którego spółka nie może sobie wrzucić w koszta, to jest po pierwsze. Podatku, który spowodował, że pod znakiem zapytania stoi sensowność takiej inwestycji jak Głogów Głęboki czy budowa pieca zawiesinowego. Podatku, który spowodował, i to nie jest tylko moje zdanie, ale to jest zdanie przedstawicieli samej spółki, że straciła sens taka inwestycja jak wznowienie prac w rejonie Starego Zagłębia, czyli w rejonie Bolesławca, gdzie pracy miało znaleźć kilka tysięcy osób. Co by nie mówić o dywidendzie, nie miała ona tak katastrofalnych skutków, jak nałożenie podatku w tym momencie najwyższego na świecie. Rząd Platformy Obywatelskiej powoduje, że po prostu KGHM-owi nie opłaca się prowadzić inwestycji w tym momencie w Polsce. Inną kwestią jest to, że nadal nie wiemy, jak ten podatek wpłynął na te inwestycje, które zostały już rozpoczęte, i nikt też parlamentarzystom nie chce tej wiedzy udzielić. Więc tutaj możemy oczywiście rozróżnić temat dywidendy, rozróżnimy temat podatku. Ja też chcę dodać też jedną bardzo istotną sprawę. To nie jest tak, że Skarb Państwa czy naród nie ma prawa czerpać korzyści z pożytków, ze spółki, bo takie głosy się pojawiły. W żadnym wypadku. Jeżeli jest spółka, to oczywiście ona powinna działać na rzecz właściciela, na rzecz Skarbu Państwa, ale nie można, proszę Państwa, przyrównać tego do takiej sytuacji, jak gdy, ja pozwoliłem sobie na mównicy sejmowej użyć takiego porównania, kiedy mamy ciężko rannego, tutaj mam na myśli budżet, dokonujemy transfuzji, tak, przetaczamy krew, w tym momencie mam na myśli KGHM, który daje środki, czyli daje pieniądze, ale przetaczamy taką ilość, że po prostu dawca zaliczy zgon. A niestety taką sytuację mamy w tym momencie do czynienia. Wie pan, ja tak się zastanawiam, bo kiedy słucham pana, słucham posła Zbrzyznego, dzisiaj słuchałam też pani Drozd, która jako jedyna z Platformy głosowała przeciwko temu podatkowi, to można by powiedzieć, że w regionie mamy koalicję ponadpartyjną, która powinna służyć dobru KGHM-u. Nic z tego nie wynika. Pani redaktor, pamiętajmy o tym, małe też, jeżeli mogę, kilka słów wyjaśnień. Jeżeli chodzi o głosowanie pani poseł Drozd, no miała możliwości, by głosować w innych sytuacjach, żeby temu podatkowi się sprzeciwić. Przypominam też, że przecież przed samym wprowadzeniem podatku opozycja składała wnioski, by zmienić formułę jego naliczania, termin wejścia i tak dalej. I wtedy też można było głosować tak, by tą uciążliwość zmniejszyć. Druga rzecz, pamiętajmy o tym, że przecież jeżeli popatrzymy na uchwały rad gmin czy powiatów, mówię o powiecie głogowskim, mówię o powiecie polkowickim, lubińskim, nawet Legnickim, nawet sejmik województwa dolnośląskiego, przecież on jest rządzony przez Platformę Obywatelską. Wszystkie te podmioty wyraziły uchwały, apele, stanowiska jednoznacznie negatywne w stosunku do tego podatku. Nie tylko samorządowcy, nie tylko opozycja, przecież i sama spółka się negatywnie o tym podatku wypowiada. Jest też dostępny raport Instytutu Sobieskiego. Więc do poziomu Sejmu wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że podatek jest szkodliwy, no ale od poziomu Sejmu, jak wiemy, jest to już temat, który na chwilę obecną nie został przeskoczony. Ja przypomnę, że przecież były zwoływane posiedzenia komisji nadzwyczajnej Skarbu Państwa. Byli zapraszani samorządowcy, były listy pisane przez mieszkańców, były konferencje z tym tematem organizowane. Gdyby Platforma Obywatelska chciała coś zmienić w tym podatku, miała na to wiele razy okazję. Niestety tego nie zrobiono. Zatem Prawo i Sprawiedliwość, przejmując rządy, znosi podatek zupełnie, czy tak jak złożył projekt ustawy poseł Zbrzyzny, zmniejsza o połowę, rozumiejąc potrzeby Skarbu Państwa? Pani redaktor, projekt, który był zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, ja tylko też przypomnę, że w momencie jego zgłoszenia w ciągu kilku godzin wartość akcji KGHM-u kontrolowanych przez Skarb Państwa wzrosła ponad 600 milionów złotych. To był wszystkich akcji, nie tylko Skarbu Państwa, tak? Ale chodziło to przede wszystkim o KGHM, no tak, ale mówię o tych, nie wszystkich, tylko tych, które były w zarządzie, mówię, że te, które były w zarządzie Skarbu Państwa, czy około 32%, to ich wartość wzrosła o ponad 300 milionów złotych. Nie mówię o tych pozostałych, nie mówię o tych pozostałych procentach. Nasz projekt zakłada całkowite zniesienie tego podatku. Zakładam, że projekt pana posła Zbrzyznego to było tak jakby wyciągnięcie ręki do Platformy. Jeżeli nie chcecie znieść go całkowicie, no to przynajmniej częściowo. Bylibyście skłonni nawiązać porozumienie choćby z tą Zjednoczoną Lewicą w sprawie, no mówię o takiej sytuacji hipotetycznej trochę oczywiście, nie wiadomo, nie bardzo wiemy, jak to będzie, czy będzie potrzebny wam koalicjant, czy nie.
Ale wszystkie ręce na pokład, żeby ratować? To znaczy jesteście w stanie ale się dogadać, czy panie, w stosunku do podatku, czy jakichś innych? Ale pani redaktor, tak, ale to nie jest pytanie hipotetyczne, bo takie działanie już miało miejsce. Ja przypomnę, że jeżeli były zwoływane posiedzenia Komisji Skarbu Państwa, tam nam były potrzebne posły, potrzebne podpisy posłów nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. Z tego co pamiętam, te podpisy z innych ugrupowań, nie mówię o Platformie Obywatelskiej, się znajdowały, tak? Musimy oddzielić problem od ugrupowania i tutaj na pewno jesteśmy w stanie usiąść do rozmów, no tak by na rzecz dobra regionu KGHM-u zadziałać. Pamiętajmy, że to jest gałąź, na której my wszyscy siedzimy. Tak, ugrupowania, które są u władzy, się zmieniają, politycy przychodzą i odchodzą, ale bez KGHM-u my wszyscy będziemy mieli kłopot. Często mówi się, w każdym razie słychać w mediach o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma słabą zdolność koalicyjną albo jej nie ma. No teraz już się zgłosiły ugrupowania typu Kukiz 2015, że byliby skłonni. Zatem zaraz idą takie zapytania kadrowe. To jest trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu, ale widzę wasz entuzjazm, znamy sondaże, więc wydaje się, że nawet jeżeli się trochę mylą, to nie mogą się mylić aż tak bardzo, żebyście nie mieli większości. To dzielenie skóry na niedźwiedziu polega na takie, chodzi mi o takie personalne sytuacje. Czy państwo jesteście przygotowani do przejęcia władzy w takiej spółce jak KGHM? Bo ta spółka od tamtego czasu zmieniła się bardzo. Niestety stała się spółką międzynarodową, w tym sensie niestety, że zostały wyprowadzone pieniądze i tam stworzone miejsca pracy, ale to rodzi nowe problemy, nowe wyzwania. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na podjęcie takiego wyzwania? A czy poza tym coś pan powie na temat tych personaliów? Pewnie nie. Pani redaktor, jeżeli chodzi o podjęcie tego wyzwania, to jesteśmy gotowi. Pamiętajmy, że KGHM jest jeszcze spółką, gdzie jeżeli nie mówimy o podatku miedziowym, jeżeli nie będziemy mówili o koncesji na Bytom Odrzański, jeżeli nie będziemy mówili o kwestii rentowności inwestycji zagranicznych, to i tak jest w niezłej sytuacji, mimo tego, że się potwornie zadłuża. To też jest efekt tego podatku. Są spółki, są sektory, które są w dużo trudniejszej sytuacji i za nie również jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność. Natomiast na tematy dotyczące kadry, ja nie będę się powiadał, bo w tym momencie jesteśmy skupieni na pracy związanej z wyborami. Na wszystko przyjdzie czas. Skąd wy na to wszystko? Ja mam za każdym razem, jak widzę wasz program, jak widzę, słucham pani Szydło, słucham kandydatów na posłów, strasznie mi się to wszystko podoba. I zawsze mam tylko jedno pytanie. Skąd wy na to wszystko weźmiecie pieniądze? Pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, nie wiem, czy miała pani okazję zapoznać się z niedawno prezentowanym materiałem dotyczącym uszczelnienia systemu podatkowego. Są takie tematy, gdzie wystarczy po prostu usiąść się zastanowić. Jeżeli mamy na dziesiątki miliardów szacowane wypływy z budżetu Skarbu Państwa ze względu na nieszczelności systemu, jeżeli chodzi o podatek VAT, jeżeli mamy olbrzymi problem z kontrabandą, która przechodzi przez wschodnią granicę, no tutaj mogę tylko zwrócić uwagę na to, że przecież do parlamentarzystów trafiały pisma od celników, którzy zwracali uwagę na to, że nie mają jak pracować i Skarb Państwa nad tym traci. Co notabene, no, dla mnie sytuacja zastanawiająca, bo czasami lepiej wyłożyć złotówkę, mówię w tym momencie, na wzmocnienie granicy, na jej szczelności, ale później przez to odzyskać tak jakby złoty 50 z tego, że zablokuje się jakiś przemyt. A jeżeli mówimy jeszcze tylko pani redaktor o kwestiach dotyczących środków, pamiętajmy, że to czasami wymaga po prostu zastanowienia się i może reorganizacji. Ja tutaj podam przykład też dotyczący i Polkowic, Głogowa i Lubina z posiedzenia zespołu dolnośląskiego, bo były takie posiedzenia dotyczące rozwoju infrastruktury kolejowej na Dolnym Śląsku, z mojej inicjatywy zwoływane. I ja ten przykład już kilka razy przytaczałem, kiedy okazało się, że panowie musieli przyjechać ze spółek kolejowych, bo one teraz są rozrobione. Wiem, że do kogoś innego należy dworzec, do kogo innego przejście, do kogo innego szyny i tak dalej. No i panowie musieli przyjechać z Wrocławia do Warszawy, żeby jedni a drugi się dowiedzieli, że jakiś odcinek torów został wyremontowany i można tam puszczać nowe połączenia. A dotychczas jedni byli odpowiedzialni za budowanie siatki połączeń i nie mieli pojęcia, co jest remontowane, drudzy byli odpowiedni za remonty i oni sobie sami te remonty robili. Dopiero panowie, kiedy przyjechali do Warszawy, usiedli i okazało się, że są odcinki, gdzie można puścić pociągi, bo już są przejezdne, już jest wyższa prędkość średnia szlakowa. Myślę, że od takich drobiazgów należałoby zacząć. Wie pan co, ja jestem mikroprzedsiębiorcą. Jak ja słyszę o uszczelnieniu systemu podatkowego, to wyobrażam sobie urzędników skarbowych u mnie w spółce poszukujących oszczędności na poziomie paru złotych, bo co prawda nikt nad urzędnikami skarbowymi się nie użala, ale prawdą jest, że nie są to ludzie wynagradzani bardzo dobrze, wręcz słabo.
I trudno mi sobie wyobrazić tych urzędników tak wyposażonych, że tak powiem, w konfrontację z wielkimi korporacjami. Raczej mam takie przeczucie, że żeby uzyskać efekt, który się im narzuci, będą się skupiać na takich niewielkich firmach. No powiem szczerze, nie jestem tym zachwycona, jakkolwiek nie mam nic na sumieniu. Pani redaktor, ale mówi Pani o sytuacji, która ma w tym momencie miejsce. Kiedy po prostu łatwiej jest, że tak powiem, przeprowadzić kontrolę w stosunku do małego przedsiębiorcy, ale to wynika tylko i wyłącznie z dwóch rzeczy. Raz ze strachu, a dwa ze względu na nieznajomość prawa. Jeżeli mamy sytuację taką, że urzędy skarbowe niejednorodnie interpretują przepisy podatkowe w różnych częściach kraju, co jest w ogóle nie do pomyślenia, tak? Bo nie powinno mieć coś takiego miejsca, no to jest sprawa pierwsza. A druga, jeżeli mówimy też o tematach dotyczących pieniędzy czy też środków. Wie Pani, że pomysłem Prawa i Sprawiedliwości jest też chęć opodatkowania hipermarketów, tak? Sklepów wielkopowierzchniowych, które tych podatków tak naprawdę w Polsce w stosunku do tych przychodów, jakie osiągają, nie płacą. Ja mam przypadek osoby, która się do mnie zgłosiła, która prowadzi sklep rodzinny przy drodze. Tej pani akurat podatki podniesiono w ciągu kilku miesięcy o 100%, tak? Bo wyszło rozporządzenie ministra i okazało się, że o tyle one wzrosły, składki, które ona musiała gdzieś tam płacić. Z jakiego tytułu? Jak to jednej osobie wzrosły? No na razie to jak znaczy, GHM-owi nie, wzrosły. Pani redaktor, ale mówię o osobie, która prowadziła działalność, miała sklep przy drodze i z racji tego, że ten sklep znajdował się przy drodze, już musiałbym zajrzeć po prostu do dokumentów. W każdym razie stawki w jakiś drastyczny sposób wzrosły. A jeżeli mówimy też na przykład, mówię tutaj wracając do tematu dotyczącego obciążenia hipermarketów, tak? Bo pojawiają się od razu zarzuty, że to się odbije na tych osobach, które robią tam zakupy, że to się przerzuci na klientów. Każdy, kto używa telefonu komórkowego od dłuższego czasu, wie, że jeszcze 10 lat temu nie do pomyślenia było to, żeby minuta rozmowy komórkowej kosztowała poniżej 2 zł czy poniżej 1,50 zł. Teraz mamy do czynienia z sytuacją taką, kiedy te rozmowy są za darmo, a mimo tego operatorzy telefonów komórkowych świetnie sobie nadal radzą. I myślę, że tutaj po prostu byłoby podobnie. Ponieważ jestem w dalszym ciągu mikroprzedsiębiorcą i to słyszę o wzroście płacy minimalnej, to powiem Panu tak. Od razu się zastanawiam, jak to będzie. Płaca minimalna wzrośnie, to niby skąd ja na tą płacę wyższą mam wziąć? Bo owszem, na pewno są tacy przedsiębiorcy, którzy kosztem słabo zarabiających pracowników zarabiają bardzo dużo. Ale jest też cała masa przedsiębiorców, która ledwie wiążąc koniec z końcem wypłaca te wynagrodzenia na takim poziomie. I z tego tytułu, że ta płaca odgórnie, że tak powiem, narzucona wzrośnie, im pieniędzy nie przybędzie. A ja zastanawiając się nad tym, to miałam pierwszą taką myśl, no widocznie trzeba będzie kogoś zwolnić, no bo skąd ja mam więcej pieniędzy wziąć dla tego pracownika, któremu ja bym chciała może zapłacić więcej, ale nie mam jak. Pani redaktor, tylko musimy wiązać też podniesienie płacy minimalnej z tym, że zakładamy, że nastąpi ożywienie, że nastąpi wzrost gospodarczy. Jeżeli będzie Pani miała większe obroty, zakładamy, że będzie Pani miała też większe środki. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o pracy minimalnej czy o kwestiach dotyczących podatków, to często mówimy o tym, że są one wysokie, ale owszem, problemem jest ich wysokość, tylko jeszcze większy problem jest to, że przedsiębiorcy po prostu ich na to nie stać, bo jeżeli byśmy popatrzyli na te tematy dotyczące takich krajów, nie wiem, jak Szwecja, Norwegia czy Szwajcaria, gdzie te podatki mogą być jeszcze wyższe, tam przedsiębiorcy nie będą na to narzekali, z tego względu, że nawet jeżeli płacą wysokie podatki, to mają jeszcze większe kwoty, od których mogą je zapłacić. I myślę, że to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. A jeżeli mówimy jeszcze o podniesieniu płacy minimalnej, proszę pamiętać, że nikt nie zamierza wylewać dziecka z kąpielu i wszystkie te nasze działania będą skierowane po to, by bezrobocie malało, a nie wzrastało. Czyli to jest tak, podniesienie płacy minimalnej pod warunkiem jednakże. Pani redaktor, ja myślę, że pierwszą rzeczą, którą my będziemy musieli zrobić po objęciu władzy, to dokonanie audytu i nie tylko mienia Skarbu Państwa, bo mówię tutaj już jako członek Komisji Skarbu Państwa, ale też obowiązujących przepisów, tych, które są potrzebne, które są niepotrzebne, bo też Pani jako mikroprzedsiębiorca zapewne słyszała o takich sytuacjach, gdzie bierzemy czy zmuszamy się do wdrażania przepisów, które mogą być, ale nie muszą być wymagane przez Unię Europejską. Stanowią tylko dla nas niepotrzebne obciążenie. Oczywiście
tak jak pani powiedziała na początku programu, tak? Mówiła pani o okresie narzeczeństwa. Będą olbrzymie oczekiwania i olbrzymie nadzieje. Trzeba też podejść do tego racjonalnie. Zmiany nie nastąpią w ciągu tygodnia czy przez dwóch tygodni. Proszę państwa, mówimy o całym państwie, a nie ma takiej dziedziny, gdzie w zasadzie byśmy zmian nie chcieli wprowadzić, bo czyli to popatrzymy na kwestie dotyczące służby zdrowia, tak? Gdzie jak się okazuje na kolejkę, w kolejce do specjalisty czekamy dłużej niż trwa zrobienie studiów medycznych i specjalizacji w niektórych przypadkach. Czy mówimy o reformie szkolnictwa? Czy będziemy mówili o siłach zbrojnych? Czy będziemy mówili o tematach dotyczących przedsiębiorców? Czy też mówimy o utworzeniu Ministerstwa Energetyki? Czy też repolonizacji, jeżeli chodzi o banki? Tych tematów jest naprawdę sporo i to będzie gigantyczny wysiłek, ale mam nadzieję, że zakończony sukcesem i w to wierzę. Przeżyliśmy dopiero jedno referendum. Mówiliście wtedy bardzo dużo o tym, że istotny jest głos społeczeństwa, że pytania w referendum mają się znaleźć te, pod którymi zebrano wiele podpisów. Ostatnio zebrano ponad 100 tysięcy podpisów pod postulatem takim, żeby religia w szkołach nie była finansowana z budżetu państwa. Rozumiem, że państwo ten głos społeczeństwa dotyczący tej strony społeczeństwa też weźmiecie pod uwagę, tak? Pani, szanowna pani, to ja odpowiem w ten sposób. To Prawo i Sprawiedliwość stało za projektem gdzie wprowadzenie rozwiązań, które zakazywałyby odrzucania projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu. I taki projekt był w tej kadencji omawiany. No, wystarczyłoby zajrzeć tylko do stenogramów sejmowych. Pani mówi o podpisach dotyczących religii w szkole. Ja przypomnę o podpisach dotyczących sześciolatków. Przypomnę podpisy dotyczące wieku emerytalnego. Przypomnę podpisy dotyczące takich kwestii jak zachowanie pakietu większościowego akcji Lotosu. W tej kadencji Sejmu przez Sejm przewinęło się około 20 projektów ustaw obywatelskich, wniosków o referenda. Ponad 20, bo ja to jakiś czas temu sprawdzałem. Jedyny projekt, który zyskał akceptację Sejmu i który przyszedł akurat, to jest notabene ten, na którym ja pracowałem, to jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, gdzie wszedł projekt obywatelski. Natomiast to, co weszło, a to, co wyszło, jeżeli porównalibyśmy wprowadzone przepisy, to no, różnica między jak zielonym a samochodem. No tak, ale właśnie za chwilę będzie można powiedzieć, sprawdzam, co z tymi podpisami zebranymi w sprawie właśnie religii w szkołach. Państwo wprowadzicie to pod obrady, bo to nie było jeszcze projektem. Na razie są zebrane podpisy, z tego co wiem. Pani redaktor, będziemy o tym rozmawiać później, natomiast my do wszystkich projektów obywatelskich zamierzamy podejść z szacunkiem. No to tak, nie musimy się z nimi zgadzać, ale jeżeli mamy traktować wszystkich równo, to tak będziemy robić. Chciałbym, żeby... No tutaj też, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, no dziwią mnie takie głosy, kiedy mówimy z jednej strony o potrzebie społeczeństwa obywatelskiego, kiedy zwraca się uwagę na to, że obywatele nie angażują się w działania polityczne, nie angażują się w takie sprawy jak referendum, ale z drugiej strony tym obywatelom pokazuje się figę, kiedy oni zbierają te setki tysięcy podpisów czy miliony i się z tym nic nie robi. No przecież inicjatywa ruchu pana Kukiza, tak, to zmielenie i tak dalej, stąd się narodziła. Tak? Notabene ja przypomnę też przecież wypowiedź sprzed kilku miesięcy jednego z chyba z byłych działaczy Platformy Obywatelskiej, kiedy się okazało, że te podpisy zbierane pod 3 razy 15 bodajże, to było tylko trening, tak? No i tyle. Jakie pan widzi zadania? Nie, może najpierw o zasługach. Widzi pan swoje zasługi w Sejmie, który skończył swoją kadencję? Są rzeczy, z których się cieszę, widzę zasługi, tak? Ja myślę, że z tych tematów takich regionalnych, pierwsza rzecz, o której powiem, to cieszę się, że prowadzimy już 3 biura poselskie, bo to jest to biuro w Głogowie, to jest to biuro w Polkowicach i Lwówku Śląskim. Poseł ma pełną dowolność. Są parlamentarzyści, którzy prowadzili tylko jedno biuro, ja miałem 3, gdzie mogłem się spotykać z mieszkańcami. To jest raz. Druga rzecz, której się bardzo cieszę, to mój wkład w ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Często zabierałem też głos na posiedzeniach Komisji Skarbu Państwa czy Komisji Gospodarki i tam w tematach dotyczących na przykład przedsiębiorców byłem posłem, który w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiał sprawozdania. Myślę, że jak na posła, który sprawował mandat pierwszy raz, 80 wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, 80 czy 78, to już mniejsze o szczegóły. Jest to wynik całkiem przyzwoity i wyższy niż mają parlamentarzyści z większym niż ja stażem. Cieszę się, że udało mi się podjąć te działania dotyczące rozwoju infrastruktury kolejowej u nas. Mówię tutaj o tych posiedzeniach Zespołu Dolnośląskiego. Mogę wspomnieć o listach, które pisaliśmy, czy o liście, które pisaliśmy w sprawie budowy trasy S3, ale żałuję jednocześnie, że jako poseł opozycji nie udało mi się przekonać posłów koalicji rządzącej do wprowadzenia pewnych rozwiązań. Tak? Jeżeli mówimy o połączeniach kolejowych, jeżeli mówimy tutaj o infrastrukturze kolejowej, no składałem też wnioski do budżetu, chociażby dotyczące powiatu polkowickiego, głogowskiego czy lubińskiego, no one też nie zostały uwzględnione. To teraz pytanie na przyszłość. Czy znajdzie pan w sobie taką odwagę, żeby w interesie regionu głosować wbrew linii partyjnej?
To znaczy, jeżeli mówi pani. Znaczy, jeżeli pan się nie będzie zgadzał z tym, coś, co będzie dotyczyło regionu, Prawo i Sprawiedliwość powie, że no nie wiem, tak jak było w przypadku podatku od niektórych kopalin, pani Ewa, jedyna kobieta przeciwko całej Platformie, tak? W tym jednym przypadku, bo w innych przypadkach było inaczej, pani redaktor. Jeżeli będę o takie sytuacje, to tak, znajdę taką siłę. Jeżeli chodzi o podatek od kopalni, tak jak pani wspominałem, tak jak pani mówiła, no tych działań z naszej strony było naprawdę sporo, a jeżeli by się okazało, że stanowisko ugrupowania będzie inne niż moje, no to będę prosił o wyjaśnienia, dlaczego po prostu idziemy w tym, a nie innym kierunku. To dlaczego polkowiczanie, na koniec już zupełnie, dlaczego polkowiczanie mają głosować właśnie na pana? Po pierwsze, chciałbym, żeby głosowali na listę Prawa i Sprawiedliwości, bo my działamy jako drużyna i w pierwszej kolejności mówimy tutaj o liście Prawa i Sprawiedliwości, po to, żeby wprowadzić zmiany na lepsze. Ja wiem, że polkowiczanie, głogowianie, lubinianie ich oczekują i najwyższa pora, by one nastąpiły. Jeżeli chodzi o mnie, proszę państwa, ja uważam, że przez 4 lata dobrze służyłem mieszkańcom i swoją obecnością, zresztą takie zapewnienia, takie sygnały miałem też podczas tych wielu spotkań, które były i w biurach poselskich, i w terenie. To, co będzie moim priorytetem w nadchodzącej kadencji, to oczywiście kwestia podatku od kopalin. Tutaj nie spoczniemy na laurach w żadnym wypadku, bo ten temat trzeba doprowadzić do szczęśliwego końca. Będę naprawdę zaangażowany w kwestie dotyczące połączeń kolejowych, bo to jest też sprawa, gdzie się angażowałem i liczę na to, że teraz będzie można doprowadzić to do szczęśliwego finału. Ja myślę, że nie tylko z tych moich powodów, ale też ze względu na te założenia programu Prawa i Sprawiedliwości, czyli te 500 zł na drugie, pierwsze dziecko w rodzinie, czy przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, warto poprzeć listę, a tych z państwa, którzy zechcą poprzeć mnie, bardzo serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję panu bardzo za spotkanie i rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.